No hej, witajcie na kanale Evil Reaper, kanale na którym? Pokazujemy, że samochód elektryczny to nie jest czarna magia. No wybrnął. Dzisiaj u nas w odcinku Daniel, którego oczywiście wszyscy znacie, czyli najważniejsza chyba postać polskiej elektromobilności. Znowu się zrobię czerwony. Cześć Daniel. Bardzo mi miło, dziękuję za zaproszenie. Dobrze, Daniel, każdego z naszych gości pytamy tak naprawdę o parę rzeczy i ja mam obowiązek też Ciebie o to zapytać, czyli pierwsza rzecz, skąd Ty się i kiedy wziąłeś tę elektromobilność? Co z tego, co wiem, to większość moich przedmówców oraz Ty wzięliście się z okolic 17 roku i u mnie jest podobnie. Powiedzmy Tesla to jest początek 17 roku, jakieś tam plany to jest jeszcze 16 rok, więc można powiedzieć, że jesteśmy z tego samego okresu. I skąd taki pomysł i w ogóle skąd Tesla? No to u mnie to było czysto ekonomiczne. Poza moją pasją do motoryzacji od zawsze, od dziecka i pasją do nagrywania, bo jak już jako małe dziecko chodziłem z kamerą i nagrywałem wszystko, co się dało, nawet jakieś tam eventy, imprezy rodzinne i tak dalej. To było takie bardziej wtedy chodzenie i 3-godzinny materiał o niczym. Ale ta pasja była i pasja do samochodów też zawsze była. I potem po prostu jak się Tesla pojawiła, no to udało się to wszystko pogodzić. Bardzo długa historia, mógłbym to godzinę opowiadać, ale tutaj nie będę zanudzał może, więc u mnie w skrócie się wzięło, jakby Tesla wzięła się stąd, że miała darmowe dożywotnie ładowanie i u mnie ten aspekt ekonomiczny w tym momencie był najważniejszy, czyli w mojej poprzedniej firmie, przy tym jak robiłem po około 10 tysięcy kilometrów miesięcznie, mieszkając w Poznaniu niedaleko City Parku, gdzie jest supercharger Tesli, po prostu ja miałem realną oszczędność. Mogę tutaj nawet w liczbach powiedzieć, bo wcześniej jeździłem spalinowym Mercedesem, benzynie, który palił powyżej 10 litrów i jeszcze jakaś tam rata leasingowa do tego była, więc jak to podsumowałem, no to wychodziło mi czasami razem z wymianami oleju, które miałem czasami co 3 miesiące przy tej ilości kilometrów i jakiejś tam klocki hamulcowej i tak dalej, około 10 tysięcy miesięcznie. To było też auto trochę większe, no bo to było Vito, więc segment trochę nierówny, no ale powiedzmy, że jakby no ten gość był duży i po przesiadku na Tesle, gdy rata wynosiła około 6,5 tysiąca złotych brutto, no to już można łatwo obliczyć, że ta oszczędność na poziomie 3000 zł miesięcznie była. I to jest właśnie takie, często ludziom jest ciężko w to uwierzyć, że po prostu można kupić samochód, taki samochód drogi w ramach oszczędności. I u mnie trochę to tak było, trochę wiadomo, fanaberia mogła to być trochę takie dosyć kontrowersyjne, ale u mnie w rzeczywistości to się spinało, tak? Bo potem w międzyczasie, gdy już ten samochód był, miał to darmowe ładowanie, pojawiły się jakieś wyjazdy, jakieś wakacyjne. Potem starałem się też wokół tego zrobić biznes, bo staram się zawsze, żeby wszystkie moje jakby rzeczy, które mogą, niech zarabiają, tak? Czyli samochody, czy jakieś tam sprzęty, jak mam, niech one po prostu zarabiają, a nie stoją, tak? W weekend, kiedy na przykład się nie pracuje. No i tak powstał pomysł wypożyczalni i wtedy zacząłem od robienia. Daniel, do tego wrócimy, bo myślę, że też chcielibyśmy, żeby widzowie usłyszeli o tym, jakby ty, czym się zajmujesz de facto w tej chwili, ale muszę cię troszeczkę pociągnąć za język w drugim kierunku, no bo wiemy, kiedy zacząłeś, wiemy, jaki był twój mniej więcej trigger, ale jaki był twój pierwszy samochód, no bo teraz już wnoszę, że to jest Tesla, jakbyś mógł trochę o nim opowiedzieć, bo chyba ciągle go jeszcze masz, prawda? Ciągle go mam, stoi u ciebie na podjeździe, jest serwisowana u Bartka już od kilku lat. I to jest samochód, który według mnie jest taką ikoną elektromobilności i zaczynam już tak o tym samochodzie mówić, bo to jest samochód, który mam od przebiegu kilku tysięcy kilometrów, kiedy ona była sprowadzona z Austrii, bo wtedy nie było oficjalnej dystrybucji w Polsce, więc za pomocą importera trzeba było taki samochód sprowadzić i to była jakaś dymówka gdzieś z salonu chyba z Holandii. No ale powiedzmy, że no, praktycznie przebieg nijaki kupiony od Tesli, więc tam gwarancja i tak dalej wszystko było. I do dzisiaj jest w moich rękach i ma 521 tysięcy kilometrów przebiegu w tym momencie. Bateria nigdy nie była wymieniana, raz silnik tylny na gwarancji, przedni nigdy. No i to, co u ciebie zawsze robię, no to jak ostatnio robiliśmy jakiś tam PTC header w zeszłym roku, to jak liczyłem to na moment przebiegu 500 000 kilometrów, koszt wszystkich napraw pozagwarancyjnych to było około 40 tysięcy złotych. To jest właśnie to, o czym mówiłem na początku, dlaczego kupiłem Teslę i dlaczego to auto jest tak ekonomiczne, bo nie dość, że jeżdżę za darmo i na dzień dzisiejszy z jakichś 350 tysięcy, może 400, bo te
stawki tam w górę zaoszczędziłem na samym ładowaniu, bo tak. Ma darmowe dożywotnie ładowanie. Auto kosztowało 492 tysiące, jak kupowałem, więc jeszcze trochę i całkowicie powiedzmy spłaci się w koszcie paliwa, które powiedzmy tam... A jeszcze dodatkowo samochód zarabia, o czym też zaraz powiemy. No okej, Daniel, to jakby ten samochód chyba wszyscy znamy, tutaj nie ma co dużo mówić, my też z tym samochodem mieliśmy do czynienia. Ja tylko dodam jeszcze tutaj, żebyście też jakby śledzili ten samochód, bo ja sobie postanowiłem, że dojadę do miliona i postanowiłem, że tego samochodu nie sprzedam, pomimo tego, że w mojej flocie mam wiele innych Tesli i wiele innych samochodów, ale jak są jakieś dłuższe podróże, to często wybieram tą S-kę, żeby tylko kręcić ten przebieg. I teraz na przykład byliśmy na Sycylii, też dobiliśmy chyba 7 czy 8 tysięcy kilometrów i staram się po prostu jak najwięcej jeździć tym, żeby do tego miliona dobić i pokazać wszystkim niedowiarkom, że da się. I to jest też taki powiedzmy eksperyment, można powiedzieć społeczny, który ja to tak traktuję, żeby po prostu pokazywać tym wszystkim ludziom, którzy mówili na początku, no zobaczymy jak będzie 100 tysięcy, jak będziesz musiał baterię wymieniać. Okej, było 100 tysięcy, no to mówili 200, potem 300, potem 400, a teraz ostatnio jak zrobiłem na 400 tysięcy, nawet zrobiłem takiego TikToka, że 100, 200, 300, 400 nikt nie wierzył, a przy 500 powiedzieli, że już kłamie. I zaczęli mi zarzucać, że pewnie nie pokazywałem Daniel, wymiany. Do hejtu też dojdziemy, także okej. I teraz jeszcze jedna rzecz, która zawsze jest interesująca dla wszystkich, czyli twoja największa przygoda związana z elektromobilnością. Taka negatywna lub pozytywna, wiesz, coś, co się wydarzyło podczas trasy na przykład. Dużo tego. Wiem, że u ciebie tego jest dużo. Nie wiem nawet co powiedzieć, bo tych przygód mieliśmy tak dużo i tak różnych przygód. Chociażby wyprawa za koło podbiegunowe, minus chyba 36 stopni. Ostatnia wyprawa na Sycylię, gdzie mieliśmy taką sytuację, że spaliśmy w samochodzie. I myślę, że jeżeli chodzi o takie ostatnie miesiące, to jest taka najciekawsza historia. Kiedy spaliśmy w Palermo, to było jakieś 3 tygodnie temu, spaliśmy w samochodzie w centrum Palermo i obudził nas huk i poruszenie samochodu, bo jakaś Włoszka wjechała w nasz samochód. No i 3 godziny straciliśmy na tej całej procedurze, bo tam policja nie chciała przyjechać. Finalnie nawet zatrzymałem policję, nie powiedzieli, że się takimi rzeczami nie zajmują. Nic kompletnie, żadnego wsparcia, nikt po angielsku, więc finalnie jakieś tam sami oświadczenie spisaliśmy. Jak dostałem potwierdzenie od kolegów z Body Shopu Tesli w Polsce, że okej, to nam wystarczy, to wtedy dopiero panią puściłem i pozwoliłem jechać, ale to była taka mniej przyjemna przygoda. Ale poza tym to było mnóstwo jakieś tam rozładowania samochodów, awarie Tesli, które potem też zbierały milionowe zasięgi, bo wiadomo, jak są awarie, to ludzie lubią to się cieszą. Klikać. Więc ja mógłbym naprawdę tutaj, myślę, że taką książkę albo sporego e-booka. To może inaczej, to faktycznie, no bo tego się spodziewałem, że u Daniela tych przygód będzie dużo, to odsyłamy na kanał Daniela, przejrzyjcie sobie te wszystkie przygody, bo naprawdę warto. Daniel jest takim hardkorowym użytkownikiem, który... Ode mnie na przykład wielokrotnie lepiej zna interfejs Tesli, ma zgłębiony każdy element tego, co tam się dzieje, także zapraszam Was, oglądajcie to, co się uda nie radzić. Ja też tylko dodam, że jakby nie boję się przygód ani awarii Tesli. Na przykład teraz pojechaliśmy na Sycylię z uszkodzonym portem ładowania. Odważnie. I wiedziałem, że w każdym momencie, ale jakby przygotowałem się na to w pewien sposób, że wiem, jakie są procedury, sobie wiesz, ustaliłem, co zrobić w takiej sytuacji, jakieś tam serwisy pobliskie i tak dalej, ale... No to też buduje content w pewien sposób. Jakby wiesz, jako youtuberzy czasami musimy szukać tej sensacji. I tak samo było z tą moją przygodą w Palermo. Wieczór wcześniej powiedziałem do znajomych, z którymi się widzieliśmy na Sycylii, że kurczę, no tak jesteśmy na tej Sycylii, a tak mało contentu, no bo na razie jedziemy, nic się nie dzieje. Następnego dnia, bum, samochód rozwalony. 2 dni później kota przygarnęliśmy z Sycylii. No i właśnie tak się content buduje, dzięki temu potem te zasięgi ale są większe. Ale powiem Ci, że jazda z uszkodzonym portem ładowania w Tesli Model S to jest jednak mimo wszystko duże ryzyko, także podziwiam. I płynnie przechodzę do następnego tematu, czyli troszeczkę jakby się powiedział o tym, czym się zajmujesz. Czyli jakby co teraz najbardziej skupia Twoją uwagę, na czym się koncentrujesz, jeżeli chodzi o, wiesz, o elektromobilność i ogólnie swoje działania? Wiesz co, moim takim numerem jeden, moim takim dzieckiem, od którego wszystko się zaczęło i co jest dla mnie najważniejsze, takie, że po prostu nie dam sobie tego wyrwać, to jest YouTube na pewno. I jakbym miał wybrać jedną z wszystkich moich działalności, a ta działalność jest bardzo szeroka i cały czas się rozszerza, to na pewno zatrzymałbym YouTube, a wszystko inne byłoby zawsze na drugim miejscu. I zawsze jak mam jakiś wybór, na przykład gdzie mam włożyć swój czas, który jest mocno ograniczony, to jednak najwięcej staram się poświęcać na YouTube, bo po pierwsze to jest moja największa pasja, to jest kontakt z widzami, jakaś interakcja, rozwój moich wszystkich biznesów, bo ja tutaj też zawsze się chwalę tym, że w żadnej z moich spółek i żadnych moich jakby brandów nigdy ani złotówki nie włożyłem w marketing. To wszystko jest zbudowane na podstawie YouTube'a i po prostu ciężkiej, systematycznej pracy od 7 lat, publikowanie kilku filmów
tygodniowo na kanale. I dlatego to jest dla mnie najważniejsze, bo nie wiem, wypożyczalnia sama z siebie nie da mi tyle jakby satysfakcji, frajdy, co kanał. I, i myślę, że to jest takim moim numerem jeden. No, troszeczkę inna polityka niż u nas, no bo my jakby, wiesz, z racji tego, że de facto naszą pierwszą działalnością była naprawa, my traktujemy YouTube jakby jako taką tubę. Chcemy przekazywać po prostu tą wiedzę, którą zdobywamy. Aczkolwiek fakt jest taki, ja się tutaj z tobą zgadzam, że YouTube daje najwięcej frajdy. Tak. Czyli daje ci taką odskocznię, daje ci pewien dystans do tego wszystkiego. Możesz porozmawiać sam ze sobą trochę tak naprawdę. Dokładnie. Czyli przekazujesz swoje prawdziwe myśli ludziom, no i patrzysz, co się dzieje. Nie? No ja jestem na przykład zaskoczony pozytywnie, że w naszym środowisku akurat elektromobilnym mamy ludzi na takim poziomie, którzy potrafią to zrozumieć i jakby, wiesz, tak jakby to powiedzieć, przyjemnie na to zareagować. Tak. A to jest super. To jest szereg korzyści, które za tym idą, bo ja sobie cenię to, że po pierwsze jakby jest ta interakcja z ludźmi, można przekazywać wiedzę, bo też dla mnie bardzo ważna jest edukacja i jakby mój i twój kanał są, można powiedzieć, mocno kanałami takimi edukacyjnymi, bo poza tym, że ja tam przemycam jakieś treści takie lifestyle'owe typu podróże, ale w tych filmach zawsze jest aspekt edukacyjny, czyli zawsze staram się przekazać jakąś wartość i zawsze powtarzam, że jakiś każdy dany film musi chociaż tą jeden punkt taki merytoryczny zawierać i to jest fajne, a poza tym idą jakieś tam później eventy, różne zaproszenia, testy samochodów, no to jest coś po prostu niesamowitego. Testy samochodów, tak. Tak. My ostatnio nie mamy na to czasu, także strasznie nad tym ubolewam, ale testy samochodów to jest super sprawa, bo ona daje ci też taką perspektywę tego, wiesz, w którym miejscu znajduje się elektromobilność i zawsze jednak gdzieś tam porównujesz do Tesli. Tak. Jesteś w stanie sobie wtedy też uzmysłowić, czy Tesla robi nadal dobrą robotę, czy jednak mu wszystko zostaje z tyłu. Tak. I może tutaj ten temat poruszmy trochę. No, to jest ciekawy temat. To jest ciekawy temat, nie? No bo wydaje się, że Tesla chyba trochę ostatnio jednak zostaje z tyłu. Zostaje, zdecydowanie zostaje z tyłu. No, ja testuję bardzo dużo samochodów, które są na rynku i coraz więcej marek też się otwiera na mnie, bo do niedawna przez to, że... Miałeś łatkę youtubera Teslowego. Tak, no. I Tesla fanboy i tak dalej, Tesla boy i bo było ciężko, ale teraz już praktycznie z większością marek mam jakąś relację i już jakby te zaproszenia na jakieś premiery i tak dalej idą, więc z tego się cieszę i też jestem dumny, że udało mi się trochę odciąć od Tesli, pomimo tego, że faktycznie, tak jak mówisz, uważam, że Tesla jest takim benchmarkiem i taką marką, która no jakby zbudowała tą elektromobilność. Zdecydowanie. Bo gdyby nie Tesla, to wiele innych marek dzisiaj by dalej robiło diesle i by sobie na tym zarabiali. Ale sytuacja się zmienia, bo te wszystkie marki, które dostały mocno po głowie wiele lat temu, kiedy Tesla pojawiła się na rynku, one no nie spały, tak? One też się rozwijały. Najbardziej się chyba rozwinęły chińskie marki, czy nawet wyrosły po prostu, jak grzyby po deszczu. I tutaj faktycznie te nowe samochody, no byłem teraz na przykład na premierze nowej Kia, teraz Mercedesem EQS jadę do Hiszpanii, byłem na evencie. Tam się spotkamy, Daniel. Tak, i testowałem te nowe systemy i faktycznie, czy moce ładowania, czy software, czy jakieś różne asystenty jazdy, wspomaganie jazdy, to jest naprawdę, no, daje do myślenia. I uważam, że tak jak Tesla kiedyś miała kilka lat przewagi nad konkurencją, tak dzisiaj ta przewaga nadal jest, ale ona już jest taka, że naprawdę... Ona wynika też trochę z innych rzeczy, bo jak obserwuję Tesla, no to Tesla ciągle ma taką przewagę, wiesz, Tesla ma ten system jednak taki mocno zamknięty, czyli ona ma swoje oprogramowanie, ma własne planowanie, własne ładowarki i to jest na pewno dosyć mocno jeszcze przewaga Tesli. Natomiast w samym urządzeniu, tak jak powiedziałeś, w zasadzie Tesla nie ma przewagi. Trzeba to wprost powiedzieć. Ja nawet ostatnio testowałem, nie wiem, czy miałeś okazję położyć ręce na MG4. No tylko widziałem, ale nie. Budżetowy chiński samochód, który de facto no jest po prostu fajnym wozidłem. I powiem ci zupełnie szczerze, Tesli będzie ciężko znaleźć się w tym segmencie. Też się zastanawiam, jaka będzie polityka Tesli. Czy Tesla zostanie iPhone'em samochodowym, czy będzie jednak podejmowała rękawice konkurencji. Moim zdaniem żyjemy w bardzo ciekawym momencie. Zobaczymy, co się będzie działo. Mój kolega z firmy naszej, która zajmuje się AGD, był teraz w Chinach. Mówi, że oglądał te wszystkie samochody, wysyłał nam filmy, między innymi Xiaomi. I on mówi, że gdyby te samochody były teraz do kupienia w Polsce, to on by się nie zastanawiał. Tak, tak. Bo tam jakby ten stosunek ceny do tego, co samochód oferuje i do wykończenia, no to ciężko coś takiego znaleźć, nie? Mhm. A mnie też martwi to, że są jakieś plotki, że Tesla rezygnuje z modelu 2 i się skupia na innych rzeczach i to może faktycznie... Wczoraj był announcement. Ja szczerze mówiąc go nie czytałem, także trzeba by zobaczyć, co Tesla tam wymyśliła w announcencie dla udziałowców. Mhm. Także sorry, nie odrobiłem akurat tej lekcji. Ja tak samo. Jedyne co zauważyłem, to że trochę Cybertrucków do Polski przyjechało. Zobaczymy, może będziemy mieli okazję położyć ręce na którymś z tych Cybertrucków, ale wydaje mi się, że Cybertruck to też...
Tutaj Tesla akurat popełniła błąd, koncentrując swoją siłę i środki na rozbudowie tego modelu. Cybertrucka zamiast dwójki, nie? Na przykład. Tak, albo skalowanie jakichś tam czy innych rzeczy. Po prostu, ale myślę, że to było takie bardziej pokazanie sił, że możemy, co nam zrobicie, tak? I się okazało, że zrobią, bo jednak Chińczycy mają tutaj, nie wiem czy miałeś okazję, ja widziałem taki film z fabryki Xiaomi. I ta fabryka to jest toczka w toczkę, kopia procesu produkcyjnego Tesli, więc Chińczycy naprawdę niewiele potrzebowali czasu, żeby to skopiować. No my tutaj właśnie też wczoraj rozmawialiśmy o tym, razem byliśmy w fabryce, w sensie osobno, ale w podobnym czasie, w fabryce Tesli w Berlinie. Ja chwilę przed tym byłem w fabryce Stellantisa w Tychach i to pokazuje mi, jak daleko te tradycyjne marki są w tyle po prostu, bo po samej fabryce to widać, a fabryka jest chyba najlepszym zwierciadłem tego, co się dzieje, tak? Bo jeżeli fabryka, linia produkcyjna co chwilę staje, bo są jakieś błędy i tak dalej i ta jakość nie jest tak dobra jak w Tesli w nowej marce, no to daje do myślenia. Tak jest. Dobrze, Daniel, to jeszcze tak, żeby zamknąć to wszystko jedną klamrą, jest taki temat, który chyba wszystkich nas troszeczkę boli, a może nie tyle co boli, ale dotyka, czyli podejście do samochodów elektrycznych w Polsce. Tak, to co obserwujesz na pewno pod swoimi filmami, to co ja też często widzę pod swoimi filmami, to co w ogóle widzimy w internecie, czyli zjawisko hejtu. Jakbyś mógł tutaj swoje stanowisko, swoją wizję tego przedstawić. Znaczy tak, ja do hejtu podchodzę tak, że kiedyś się tym stresowałem i faktycznie mnie to dotykało, ale wiele lat temu to przepracowałem i po prostu jakoś tak uodporniłem się na to i po prostu dzisiaj, nieważne co przeczytam, to powoduje to bardziej u mnie uśmiech niż smutek na twarzy. Po prostu trzeba się od tego zdystansować, ja tak zrobiłem, bo z ludźmi jest tak, że ludzie generalnie, my często boimy się nowych rzeczy i lubimy to, co wygodne, to co działa, to co sprawdzone. Dlatego ludzie często boją się przeprowadzić, ludzie boją się zmienić pracę, ludzie boją się zmienić się samochód, bo co, może kupię kolejny, będzie się zepsuje albo coś. I to samo możemy obserwować w elektromobilności, czyli wchodzi coś nowego, nowy produkt, zupełnie zmienia tak naprawdę dotychczasowe myślenie o motoryzacji. No i teraz większość osób jednak boi się, tak? Obserwują, hejtują. Ci, co są pionierami, są bardziej, powiedzmy, otwarci na nowości, tak jak my, no to przysiadają się, testują na własnej skórze to. I w tym przypadku myślę, że wychodzą na tym dobrze, bo możemy korzystać jeszcze z tych wszystkich benefitów typu buspasy, darmowe parkowanie, czy w miarę tanie jeszcze ładowanie tych samochodów. Więc ja uważam, że hejt w pewien sposób napędza nas, to wszystko, bo na przykład jeżeli spojrzeć pod kątem statystyk, chociażby wyświetleń i tak dalej, no to powiedzmy większość to jest hejt i na przykład teraz jak Lucid spłonął, to wyobraź sobie, że kilka godzin po pożarze, kiedy media o tym pisały, to pod filmem w mojej recenzji Lucida doszło, gdzie film już jakby, wiesz, kilka miesięcy temu już był taki wygasły, nie przychodziło tam wyświetlenie. Nagle w ciągu kilku godzin 3000 wyświetleń, kilkaset komentarzy. Ja tak się dziwię, bo nie wiedziałem jeszcze o tym pożarze, a mi tam co jakiś czas na telefonie wyskakuje jakiś komentarz, tak losowo, nie? I tak patrzę, już trzeci komentarz gdzieś tam o Lucidzie, że o, spalił się, że taki fajny był, pokazywałeś się, spalił, bo ludzie myśleli, że to ten, który pokazywałem, a to był inny. No i tak sobie stwierdziłem, że dobrze, no w sumie na tym wszystkim ja zyskałem, bo zarobiłem, ja liczyłem nawet, na samych tych wyświetleniach zarobiłem około 100 zł tego dnia, kiedy ludzie zaczęli oglądać ten film i hejtować. I to jak te komentarze powodowały, że to się nakręcało i proponowało innym użytkownikom. Więc jakby ja tutaj odnajduję swoją szansę. Tak, Daniel, wiesz co, zjawisko hejtu też wydaje mi się, że ignorowanie tego jest najlepszą metodą. Natomiast bardziej mi chodzi o takie coś, że hejt staje się troszeczkę opiniotwórczy, wiesz. I ja na przykład też normalnie w życiu biznesowym się spotykam często z takimi opiniami, że ludzie po prostu żyją w tym micie. Tak. No to a to się spali, tak. A to wiesz, takie opinie nieprawdziwe i one zaczynają wchodzić w życie codzienne. Tak, i to mnie martwi. No, widziałem ostatnio zdjęcie, ktoś rzucił, że dostał karteczkę za szybą, żeby nie parkować obok samochodu, bo nie chce, żeby się spalił, nie? No. I to są takie faktycznie sytuacje, jak ty w jednym z filmów ostatnich poruszyłeś, że miałeś lokalizację i ci odmówili, bo się bali, że może spłonąć, tak? Może samochód elektryczny, to dziękujemy, nie? Tak, i faktycznie ja to samo dostrzegam i w życiu codziennym to dotyka. Ja często mam wrażenie, że ludzie tak patrzą trochę z pogardą, nawet na parkingu przechodząc, czy jak są jakieś stacje ładowania, czy dzisiaj na przykład jadłem sobie kanapkę czy coś w trakcie jazdy i włączyłem autopilota i chwilę jechałem za tirem. I już po prostu widziałem, jak ludzie się śmieją przejeżdżając obok mnie, bo od razu już, wiesz, już sobie coś tam dopowiedzieli. Więc ja to samo cały czas odczuwam w biznesie i cały czas widzę ten strach taki ludzi do elektryków. No dobra, to naszą rolą jest z tym walczyć. Przede wszystkim w imieniu naszych widzów dziękuję Ci, Daniel, że dzielnie walczysz już od tylu lat.
Sam tak naprawdę... Ja również dziękuję, bo to wszyscy razem walczymy i zawsze mówię, że gramy do jednej bramki, prawda? Dokładnie tak. A sam tak naprawdę wszedłem w elektromobilność między innymi na Twoich filmach, także wielkie dzięki, Daniel. Dziękuję bardzo. Wam dziękuję za oglądanie, lajkowanie, subskrybowanie i zapraszam serdecznie do wspierania naszego kanału. Trzymajcie się, cześć. Cześć, dzięki.